Cześć, witam Was w trzecim dniu Vlogmasa. I dzisiaj spakujemy razem prezenty. Mam tu strasznie dużo rzeczy. Mogę pokazać ten burdel na stole? Czemu nie? Uwaga, będzie trochę trzęsło. Mam mnóstwo rzeczy tutaj do pakowania, ale oczywiście i prezenty same w sobie. Wszystko Wam pokażę spokojnie. Najpierw zaczęłam od napisania kartek. Kamera aż zrobiła fikołkę do tyłu z wrażenia, jak pokazałam, co mam. Więc mam dwa prezenty na Secret Santa. Jeden jest ode mnie, a drugi jest taki grupowy. Ale to przypadek, że akurat ode mnie wychodzi. I teraz tak, napisałam dwie kartki. Pokażę Wam, bardzo ładna jest ta karteczka. Niestety zgubiłam długopis żelowy. Zasłonię tutaj, dla kogo jest. Więc napisałam ją złotą kredką z mojego zestawu do kolorowania. Pokażę Wam mój zestaw. Bo nie wiem, czy wiecie, ale ja bardzo lubię kolorować, nie mam totalnie talentu, ale to jest taka rzecz, która mnie bardzo, bardzo uspokaja. Nie mam na to czasu i bardzo rzadko to robię, ale bardzo tego potrzebuję. Tu są moje kredki. Czekajcie, cześć lata. To jest rzeczona złota kredka, którą pisałam życzenia. A to jest mój zestaw ręcznie szyty. Dostałam go na urodziny od męża. Chyba w zeszłym roku, nie jestem pewna, albo dwa lata temu. On to kupił chyba na jakiejś stronie typu Pacamera albo Etsy. W każdym razie to jest ręcznie szyte przez kogoś i tkanina jest oczywiście w kotki. Także nigdy tu nie mówiłam o kolorowaniu, ale to jest naprawdę coś, do czego ja totalnie nie mam talentu. Nie ma to czego pokazywać. Nawet z linii wychodzę, a już nie mówiąc o jakichś tam pięknych plecach. Ale to jest po prostu czynność, która mnie maksymalnie uspokaja. Na równi z czytaniem na czytniku Kindle przed spaniem. Także ta kredka pochodziła właśnie z tego zestawu i nią napisałam tu. Natomiast druga kartka do drugiego prezentu jest tak ładnie zapakowana. Zobaczcie. Kartkę wybrałam ja, ale to nie jest prezent tylko ode mnie. Tu jest napisane Zakłaczonych Świąt. Także możecie podejrzewać, że dostał mnie tu jakaś kociara. Kociara i dziewiarka. Chowam to elegancko w kopertę. Tu jest jeszcze taki sznureczek. Tak to będzie wyglądać. Teraz tak. Prezent grupowy, nie tylko ode mnie. Zapakowany jest w taki karton. Jest napisane tutaj Zamieszkuj w kartonie. I są tutaj różne rzeczy, które zostały wybrane. Lepiej u Filemona. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to nalepka, a nakarmiłaś już swojego kota. I tutaj będzie kartka. A pod tą kartką będą różne różności, ale nie będę tego rozpakować i Wam pokazywać, jak ta osoba dostanie ten prezent i się będzie chciała ujawnić. To wtedy ona sama napisze, co dostała, albo pokaże, albo oznaczy nas. Ale nie musi tego robić. A teraz mówię, jeśli mnie ogląda, a wiem, że ogląda. Nie musisz tego robić. Wtedy ja Wam powiem po prostu po wszystkim, co kupiłeś. Są to drobiazgi. Widzicie, to tak tylko wygląda porządnie. Upewniam się, że kartka jest w środku. Oczywiście, że ma się. Wkładam karteczkę. Ja nie chowam to w ten sposób. Zamykam. To już zostało przez sklep całkiem fajnie opakowane, ten kartonik jest fajny. I co? I teraz to zakleję i dodam jakieś naklejki i napiszę numer paczki do flamastru z tyłu. Wracam do Was z tymi taśmami. Ja nie wiem, jak to się czyta. Washi, washi, błosi, błosi tape, takie coś takiego. Kupiłam to dosłownie za jakieś kilka złotych w Action. Okropne są, bo się rwą. Zazwyczaj te taśmy się rwą, ale te się rwą strasznie. Ale dobra. Postaram się ładnie jakoś ozdobić tą paczkę, żeby było przyjemnie tej osobie, która ją odbierze. Zaraz to wam wrócę.
Jestem. Jeszcze tylko naklejki i będzie ładnie. Uwaga, robię szeleszczenie. Patrzę, czy mi ciągle nagrywa, bo już chwila minęła. Jak auto będzie pasować? Muszą mi tu doradzić. Spotem niestety nic nie ma. Ale może taka brązowa. Ona jest taka niby drewniana, bo to jest z takiej sklejki. To też kupiłam Action. To za jednym posiedzeniem takie pierdolety kupowałam. I może ją dam. Nie wiem, czy tu. Dobra, dam ją tutaj. Gdzie jest numer paczki? Od tej strony. Bo tutaj już są bardzo ładne takie stemple. Więc dam ją od tej strony. O. No i mam nadzieję, że ta osoba się będzie cieszyć. A teraz pakujemy kolejny. Kolejna paczka to jest taka, w której ja jestem Secret Santa. I tu Wam mogę powiedzieć, co kupiłam i pokazać. Bo ta osoba ma zapowiedziane, że będzie oglądać. Znaczy, grupa osób, które biorą udział w tym wydarzeniu, mają zapowiedziane, żeby nie oglądać, bo dzisiaj będę pakować z tego wydarzenia paczki. I tutaj będę miała trochę więcej roboty. Dlatego, że mam do spakowania kartkę. Precelek włóczki w takim kolorze, no nawet takim, jak kamera całkiem dobrze pokazuje. Ten kolor się niby nazywa jakiś lemoniada, musująca lemoniada, coś takiego. Ale no on jest taki właśnie, dokładnie taki jest, taki jasno-zielony, limonkowo, nie wiem. To jest 100% merino, 100 gramów, 165 metrów, to jest grubość DK. Takie cieplejsze. Mam kartkę i mam kalendarz adwentowy. Rysia przyszła. Kalendarz adwentowy z kosmetykami. Teraz to już jest docelowa forma, więc ja jakoś muszę to zgrabnie zapakować. To, ale nie w karton, tylko w jakieś takie, no właśnie. Zobaczymy w co. Ryśka się tu usadziła. O, tak chętna na całuski przyszła. I druga osoba chętna na całuski. Dobra. Słuchajcie, ja jestem, jeśli chodzi o opakowanie, to zbieraczką. Przynosiłam sobie, wejdźmy, takiej folii bąbelkowej. I tu mam jeszcze taki kawałek papieru. I jeszcze więcej folii. I foliopaki. Tak sobie pomyślałam, że okręcę to wszystko folią bąbelkową, potem złączę dwa foliopaki, bo nie mam takiego wielkiego i to wszystko dopiero potem jakoś ozdobię, no, po wszystkim. Albo mam do kartki, te papiery w wierzchu. No dobrze, może papierem. Będzie o tym lepiej numer paczki. W takim razie zastanawiam się, czy tutaj nie nawiązać do tego dzieła sztuki w postaci banana przylepionego taśmą. W ten sposób i tak dla jaj przylepić tą włóczkę. A nie wiem, czy tej osobie to będzie się podobać i czy ten klej dobrze zadziała na włóczkę, ale a może spróbuję to łasie tej. A co? Idźcie z tą dziewczyny, bo mi tutaj przeszkadzacie. Stół to teraz jest najlepsza po prostu lokalizacja. To jest taka w pierniczki taśma. Tę wbieram. No zobaczymy, co powie koleżanka na taką instalację. Cieszę się jak dziecko z takich głupich pomysłów. Walwa. I co, nie zapłaciłybyście 2 miliony dolarów za to? Pewnie, żebyście zapłaciły. Chyba tym sposobem przykleję też kartkę, bo w ogóle klej na tych taśmach się ledwo co trzyma, także to nie ma co się obawiać, że to się przyklei, nie odklei czy coś. Bo już nawet widać, no, pokażę. Nawet widać, jak słabo się trzyma ta taśma. Ona nawet kleju nie ma żadnego za bardzo. Ona się trzyma na słowo honoru. Także tę kartkę
też przyklejam, albo nawet, o proszę, wsunęłam ją po prostu. Mam nadzieję, że ta osoba doceni moją kreatywność. Teraz zapakuję to w folię i oszczędzę Wam po prostu szeleszczenia. Zaraz po prostu wrócę, jak będzie już zapakowany w folię i opak. Dobra, jestem. Zapakowałam to nawet w folię opak. I tak się zastanawiam, czy to wejdzie mi teraz w skrytkę A. Bo tutaj w skrytce A, w gabarycie wielkości, ma być 8 cm, to ma chyba 6. Ale tu jest ta włóczka, no najwyżej będzie... Najwyżej będzie trochę. Jeszcze przejadę dwa razy taśmą, żeby gdzieś podczas takiego przesuwania na siłę, ciskania przeze mnie lub kuriera, żeby się gdzieś nie rozwaliła ta folia w tym miejscu. Więc tutaj jeszcze przejadę tą taśmą i zaraz będę w papier. Dobra, zabezpieczyłam to. Tutaj już jest wszędzie tą taśmą obklejone, więc nawet nie powinno nigdzie się przebić, żeby zahaczyć. Powinno być ok. Biorę papier. Dobra, słuchajcie, wracam do Was po 3 albo 4 bataliach o znalezienie początku taśmy. Za każdym razem mi się chowała, a się spociłam, no właśnie. Tak wygląda ten przód z łóżką. Zabrakło mi trochę papieru, ale to nie, sobie to prześwituję, że to jest kalendarz adwentowy. Tutaj jeszcze napisałam i zakleiłam folią numer kod nadania i numer paczki na wypadek, jakby było gdzieś mokro w sortowni, albo ktoś tu wpadła, albo tak jak ten bus ostatnio z DPD wpadł do rzeki, to żeby nie przyszło. To lepiej strasznie. Jak mam być szczera, to myślę, że ta osoba jak zobaczy papier w kody, to już będzie wiedziała, od kogo to jest. No ale cóż, nie musi oglądać tego vloga. Wiem, że lubi zielony. Więc dam zaraz zieloną taśmę. O, chyba nawet widzę jakąś fajną. Może taką mikołajową. Dam zieloną taśmę i coś tam przy ozdobie. I widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie, jestem gotowa. Już się zmachałam. Przód wygląda tak. A tył wygląda tak. Ten kawałek, gdzie nie miałam papieru, zakleiłam tymi taśmami, żeby osoba wyciągająca to z paczką, a tu nie widziała od razu, że tam jest kalendarz adwentowy, bo to jednak trochę prześwitywało. Więc tył wygląda tak, a przód jest wypukły. Jeszcze tutaj chyba dam jakieś naklejki, albo no nie wiem, coś jeszcze dam z przodu tutaj. Trochę ten papier się rozerwie, ale nawet jak on się rozerwie, to nic się nie stanie, bo on jest bardzo porządnie z tej strony przyklejony. Rogi są pozaklejone, najwyżej się oderwie górna warstwa, ale nadal będzie wiadomo, jaka to jest paczka. Zobaczymy, w jakim stanie przyjdzie ta paczka. Jestem bardzo ciekawa. Daję jeszcze jakieś naklejki. Znając tę osobę, to chyba dam tę Naughty Nice I Tried. Starałam się o tak z delikatnie. Powiem Wam, że ja tak lubię dawać prezenty. Naprawdę. Dla mnie to jest sama radość, po prostu pochować, pokleić. Chciałabym zobaczyć minę tej osoby, która to otworzy. Chyba dam jeszcze jakąś naklejkę. Kończę. I z prezentami to na razie tyle. Idę teraz do paczkomatu. Nadam je, dam Wam znać, czy się zmieścił do tej przegródki na A, na wykupionej przeze mnie. Dobra, wszedłam do paczkomatu z moimi paczkami i wyobraźcie sobie, nie wzięłam okularów i się czuję, jakbym była pijana po prostu. Jakie to jest dziwne. Wyleciałam szybko, wkładam. O, słuchajcie, ledwo co. Kurde. Nie, no weszło, siedzi. Jak weszło, to jest ok. Teraz jest 14:11. Przychodzę do Was, bo dzisiaj będę robić poponkę. Będę robić wieniec. Akurat dzisiaj Agnieszka Kuczyńska pokazała, jak to zrobić, więc pokażę Wam swój proces robienia wianka. Co najlepsze, ten wianek będzie elementem prezentu na krakowskich dziergołajkach, czyli na naszych mikołajkach. Wylosowałam kogoś z krakowskiej grupy. Widzę, że mi tu zonda chodzi, zaraz zeskoczy pewnie. Wylosowałam kogoś z krakowskiej grupy
i oczywiście kupię temu komuś prezent, ale postanowiłam, że dam taki akcent od siebie i będzie to wieniec pod warunkiem, że mi wyjdzie. A z tym to już jest różnie czasami. Pokażę Wam, co kupiłam. Same tanie rzeczy tu będą. Wianek. Nie wianek, tylko oponka z Pepco za 7 zł, 24 cm. O, tak to wyglądało, wisiało sobie. Tam, gdzie artykuły takie imprezowe, kubki papierowe i takie inne rzeczy, to tam właśnie wisiało. We Włóczykijkach w sobotę kupiłam coś takiego, to się nazywa Cord Yarn. To jest 40% koton, 60% poliester. I to jest śmieszny taki grubas, w środku wypełniony miskiem poliestrowym. To jest takie grubiutkie dość, troszeczkę minimalnie się uciąga. Minimalnie. I to jest takie grube. Tego jest ile? 73 metry. A, jeszcze mam szydełko. Nakryłaś ogonem? Diabeł ogonem nakrył. Zawsze jak mówimy, że diabeł ogonem nakrył, to znaczy, że ryska nakryła. Jest. A w e-dziewiarce, w sobotę miałam turnę po sklepach. A w e-dziewiarce kupiłam sobie szydełko 12 mm, takie ładne z firmy Addi. Takie, zobaczcie, z brokatem. Z brokacikiem, 12 mm. Teraz właśnie zobaczyłam, rozwinę sobie trochę tego, bo oglądałam przed chwilą tutorial u Agnieszki Kuczyńskiej, jak to zrobić. Najpierw powiedziała, żeby zawiązać tymczasowo, to zawiązuje. I od tego momentu pokazywała, żeby wziąć sobie do przodu. Jeszcze raz ten początek, no to nie wiem, co zrobić. Wziąć sobie ze środka. Aha, w ten sposób. Dobra. Wziąć sobie tak, a potem tak i tu przeciągnąć. Mam nadzieję, że mi nie pęknie, bo ja to potrafię naprawdę siły użyć. I teraz znowu stąd biorę, zaczepiam. I teraz chyba przez dwa. No zobaczymy zaraz, czy ja to dobrze myślę, czy ja to źle myślę. Tak. Jak dzisiaj nie wyjdzie i będzie porażka, to będę pisać do Agnieszki, jak to zrobić. A zresztą mamy grupę kalową, nie? Chyba jest dobrze, bo tam widziałam w filmiku, że taki łańcuszek ma wyjść i chyba będzie dobrze. I jednak chyba nie mogę tak ściskać masakrycznie, bo jak sobie zostawię trochę luzu, to mogę to ukształtować, bo to jest takie właśnie minimalnie, o, zobaczcie, pracuje. Nienawidzę tego piszczenia styropianu. Można byłoby mnie torturować tym dźwiękiem. Paskudny jest ten dźwięk. Dobrze, że mam słuchawkę w jednym uchu, to chociaż trochę go tłumi, bo... No na razie tak to wygląda. Zrobię trochę, wrócę, pokażę Wam, jak mi idzie. Agnieszka Kuczyńska napisała, że to 2 godzinki zrobione, także... Juhu, zobaczymy. Jak dojdę przynajmniej do 1/4, żeby mieć chociaż kawałek zrobiony, to pokażę Wam, jakie lampki kupiłam dzisiaj do tej oponki. I na razie moim jedynym pomysłem to jest obkręcenie zielonego wianka lampkami. Dobra, zobaczę, ile miejsca zostanie, jak obkręcę oponkę i wrócę do Was za, mam nadzieję, jakieś 10-15 minut. Dobra, wracam do Was.
I minęło 15:23, czyli godzina i 10 minut chyba minęły. Zrobiłam. Wygląda to tak. I teraz tutaj powinnam robić. Patrzę w czat kalowy. I teraz powinnam robić tutaj coś, co się nazywa bordiurę. Uwaga, nie znałam tego słowa, musiałam je wygooglować. Ale wyszło zupełnie co innego niż to, co mówi Agnieszka Kuczyńska, bo wyszły jakieś płytki w kwiatki. Takie ceramiczne albo jakieś zdobienia, a to okazuje się, że to będzie tutaj robione takie coś. Ale zanim to zrobię, to uznałam, że lepiej będzie najpierw wplątać lampki, dlatego że moim pomysłem na ozdobienie tego wieńca są takie piękne oto lampki, które kupiłam dzisiaj w Biedronce. Specjalnie włożyłam baterie, bo nie były w zestawie. Jak to rozplątać, to cholerstwo, powiedzcie mi. A dobra, już widzę. Obmyśliłam, żeby ten wianuszek jakoś ozdobić. Jakoś tak. O. Tymi lampeczkami. Albo w ten sposób. Albo jakoś w ten sposób. I tę kolejną warstwę przyszydełkowywać do tych lampek tutaj. To żeby te lampeczki tutaj już zostawały przyszydełkowane do tych oczek ścisłych, które będę robić tutaj. I najprawdopodobniej, przynajmniej na razie, to będzie jedyna dekoracja, dlatego że nie chcę przesadzić i nie bardzo mam pomysł, jaka jeszcze miałaby ona być. Zaraz zobaczę, ile tych lampek jest, wymierzę je. Być może będą dwa okrążenia tych lampek. I tak będzie wyglądał, a na górze jeszcze będzie jakiś haczyk do zawieszenia i coś tam. I nie wiem, czy będę jeszcze dawać jakieś dekoracje. Zobaczę. Będę musiała pilnować, żeby szydełkować tu, gdzie jest drucik. Czyli w tych przerwach tutaj między lampeczkami. A propos różnych zdobień, to tak. To wam mówiłam, to kupiłam we Włóczykikach, oponkach w Pepco. Te lampeczki kupiłam właśnie w Biedronce dzisiaj, jak poszłam orzeczenia Bigos. Te lampki wyglądają w ten sposób. A, przepraszam, to był tył. Z przodu są otwarte i właśnie widać takie. Wyłączę je na chwilę. Baterie nie są w zestawie. Takie są złote, z takimi śmiesznymi kikucikami. Bardzo, bardzo drobne. I a propos dekoracji, to chciałam wam jeszcze pokazać rzeczy, które kupiłam, ale już nie do Janka. W Rossmanie jest pierdyliard różnych fajnych dekoracji. I ja na przykład kupiłam sobie takie dwa koty. Jeden ma dziergany sweterek, a drugi ma dzierganą czapkę. One są tej wysokości, no mniej więcej takiej wysokości, jak widzicie. I są przeurocze, uśmiechnięte i mają dziergane akcesoria. I sięgam jeszcze po to, kto jest, słuchajcie, na... Troszkę za dużo do mówienia, ale... To jest na choinkę. Bo co roku jest ta sama akcja u nas w domu, już tak od 2 albo 3 lat. Bieramy choinkę i mówimy, o nie, nie mamy czubka, przecież się złamał kilka lat temu. A dobra, już za późno, za rok się kupi. Rok temu było to samo. Ubieramy choinkę, o nie, nie mamy czubka, ale już jest za późno, za rok się kupi. I zawsze zapominamy. W związku z tym ja już kupiłam wcześniej, kupiłam jeszcze w listopadzie ten czubek. Fajny, welurowy, jest czymś w środku wypełniony, troszeczkę jak poduszki z push-upów, bo tak jest w dotyku jak staniki z push-upem. Więc on ma tak delikatny ma kształt, ta kokarda. Z tyłu jest przyczepiona i tutaj ma takie coś właśnie, żeby nałożyć sobie na czubeczek choinki i będzie sobie wisiała ta kokarda, jak ją trochę rozprostuję, na czubku choinki. I to kosztowało dosłownie kilka złotych w Action. Dzisiaj jest po prostu reklama Action. Ale to kupiłam za jednym posiedzeniem, tamte taśmy, naklejki i to kupiłam za jednym posiedzeniem w Action. I każda z tych rzeczy dosłownie kosztowała kilka złotych. Te koty są chyba po 6 albo 6,90. To kosztowało, nie wiem, ale coś koło 5 zł chyba. A lampki kosztowały 20 zł. Włóczka kosztowała około 20, ale jak byłam w sobotę, to był rabat na cały sklep prawie we Włóczykikach, bo był Black Friday, więc ona kosztuje chyba 24,90 na stronie. No,
A kółko Wam mówiłam po 7 zł. Także tym sposobem na razie zakończyłam zrobienie kółka. Tutaj sobie muszę jeszcze ładnie wygładzić, bo tak tutaj mi się trochę nawarstwiło tych paseczków, więc ja sobie je ładnie jakoś tam wygładzę, ponaciągam, porozsuwam i zaplanuję lampki. A resztę będę chyba robić jutro. Zresztą zaraz zobaczę. Skończyłam. Skończyłam, nie skończyłam. Postanowiłam, że zrobię jeszcze to obramowanie. Wyszydelkowałam w środek te lampki, więc one się trzymają. Gdzie tu ich nie ma? Tutaj mi tylko dwie prześwitują na tę stronę. No i na razie chyba koniec. Muszę schować ten wianek, bo Krzyśka próbuje go zdemontować zębami. Czyli prowokują ją te lampki. Jak Wam się podoba? Fajny jest, nie? Dzięki Aga, dziękuję Agnieszce za zorganizowanie tego malu. Jeszcze będę go chyba czymś ozdawiać. Nie wiem, czy tu jakiś pierniczek przywieszę, czy jakąś... No nie wiem, no nie mam pomysłu. Jak macie jakiś pomysł, bo ja trochę nie mam zdolności, ja nawet bardzo nie mam zdolności plastycznych, więc ciężko jest mi ocenić, czego tu brakuje w tej kompozycji, jakiego koloru, jakiego rozmiaru, no i jakiego kształtu. Więc jeśli macie jakieś fajne propozycje, on miał być generalnie minimalistyczny, więc podoba mi się taki, jaki jest. Jeszcze oczywiście muszę mu zrobić jakieś porządne zawieszenie i w jakiś sposób zamontować z tyłu te lampki. I chyba zrobię to tak, gdzie to jest? Tu jest. Chyba zrobię te lampki tak, że jakoś je chyba przeciągnę tutaj. Jakoś je powplątuję po prostu tutaj i być może nawet tym sznurkiem przyczepię, żeby się tutaj trzymało. Czy lepsze, jak troszeczkę odstaję od ściany na dole, czy na górze? Musicie mi powiedzieć, bo ja nie wiem. Nie mam innego pomysłu, jakoś to chciałam tak zgrabnie gdzieś tutaj to ukryć, z tyłu przyczepić, żeby można było to cyk włączyć i wyłączyć. Także dzisiejszy vlogmas kończę tą dekoracją i widzimy się jutro.